Pingo! 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 Masz go, masz go, dawaj go! Siema, z tej strony Krzysimir, a dzisiaj zagrałem na Bot Pipi na Mindstar.pl. No i podam wam mega mocne teksturpaki, są one mocarne, ale żebym je wam podał, musicie dobić 1500 lajków. No i co, strzelcie suba dzwonem, łapę w górę, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Jeszcze wam mogę rozlosać dwa lucky bloki dla dwóch osób. Wy ze starcy zostawicie suba dzwonem, łapę w górę, napisacie swój nick w komentarzu. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Siema, z tej strony Krzysimir i jak od razu widzicie, jest to odcinek z teksturpaków, a te teksturpaki są na serio mocarne. Te teksturpaki, pierwsze dwa, dawam takie stare, które kiedyś każdy chciał, były takie popularne, a nikt ich nigdy nie miał, mieli je tylko ci najlepsi. No a dzisiaj ja je wam pokażę i był kiedyś na nich taki klimat i właśnie chcę, żeby ludzie znowu zaczęli na nich grać. Podam je wam tam, nie wiem, no tam, żebyście dobili chociaż te 2000 lajków, żebyście po prostu kliknęli to, bo jak się wszyscy zjednoczycie, to na pewno dobijecie, nie? A mi będzie też niezmiernie miło, takie odwdzięczenie, bo ja je szukałem, odkopywałem daleko gdzieś, no z tych początków Mindstara. I to jest taki pierwszy, to są takie właśnie ciekawe totemy, jest fajny dźwięk totemu, w ogóle głośny przy tych, że właśnie było słychać, że pada ten totem, nie? Jest bardzo fajny koks. Takie normalne jedzenie koksa jest taki szary, bardziej dla takich bad boy, więc jak ktoś jest emosem, jakimś kokosem, no to idealny dla niego, nie? Tutaj po prostu widzicie, no są te eksce na sety, są te eksce na miece, jest według mnie bardzo przyjemne do grania, więc pójdziemy się na nim chwilę poklepać. No i klasycznie widzowie, jeszcze dwa teksturpaki, no i będę powoli szykował dla was mocarny już odcinek, taki no dłuższy, ciekawszy, więc możecie strzelić lajka właśnie, jak chcecie takiego odcinka i możecie napisać w komentarzu, jak chcecie dłuższe odcinki, takie ciekawsze, przez parę dni kręcone, że właśnie to miało taki sens majstarowski, nie? Bo na majstarze się nie zbieraj temu w jeden dzień, nie? To jest bardzo długa droga, ale dobra, więc musimy sobie tutaj elegancko sprawić i zdropać. Ale widzę, że ziomek tutaj ma mega dobrą seta, ale my mu mieczem Hulka bardzo zabijemy i zaraz sobie ściszymy trochę Minecrafta, albo dobra, zaraz usłyszycie widzę dźwięk to temu, to zobaczycie w ogóle, właśnie to jest głośno słychać te dźwięki to temu i chyba nawet dobrze, bo jak już usłyszycie i wam padnie, to wiecie, że musicie uciekać, nie? Więc to od razu też jest bardzo ciekawe, ale tutaj ludzie na tych elytrach uciekają, ale znalazłem ciekawy miecz, no i myślę, że on może w sumie wlecieć, ale kurde, no bije nas, no taki ziomek, no i kurde, oni niektórzy nam rozkopują, nas pomagają, tutaj na przykład widzicie ziomek, nie? I to jest takie jakbyś, nie wiem, fajerwerkę puszczał, nie? Taką prawdziwą rzecz, takie fiu! Normalnie, ja nie będę tą demonstrował, bo to trochę cringe, ale to... Dobra, widzę, niech nam zrobił domek, mamy siekierkę, więc chill, nie? Niech mi zrobią, tylko niech mi ktoś tutaj wskoczy, nie? Bo tak, jak będą mnie bić od góry, to jest nonsens, tak szczerze. Ale, no dobra, zrobimy tak, widzowie, po prostu. No i dobra, tu jest za dużo ludzi, ale tak jak ludzie czasem, to oni nie zwracają na takie szczegóły uwagi, nie? Tylko jakoś ludzie strasznie przez te łeby uciekają, nie? Ale ziomek jest, widzę, ma full seta, jakby, normalnie na klacie. Ja muszę znaleźć kogoś, kto jest na klacie, bo ci na elytrach to jest, kurde, wkurza mnie to już. Ale dobra, taki ziomek dostaje po totemie, totem, drugi, trzeci, dobra, musimy zjeść, musimy sobie zjeść, my też dostaliśmy po totemie. Nie wiem, co się tutaj dzieje, ale leję wszystkich naraz, kurde, właśnie bije kolejnego tego, tamten był... Widzę, ja tutaj prawie też sobie zginąłem, ale musimy, o kurde, widzowie, no i teraz jest problem. Ale widzowie, przez to, że oni mnie w tylu biją, no to ja sobie o nich na chwilę wylatuję, więc jemy sobie koksa i przycisnę sobie trochę Minecrafta, żeby nie było tutaj na cały, widzę, odcinek, wiecie, tego rykania, oczywiście tych totemów. Ale pójdziemy oczywiście też na chwilę na piaski, ale ten teksturbak, widzowie, ja czuję znowu te klimaty, aż chce się grać, nie? Mega przyjemnie i w ogóle mam, jestem na feterze, nagrywam odcinek w dużym tym i mam 130 FPS-ów i mam bardzo płynnie, tak? To czasem na tym głównym tekście, który każdy go używa, jest po 40 nawet czasem mam na streamie, a tutaj 130 na chillu, więc jak wy nie nagrywacie, to myślę, że do 300 by wam nawet dobijało, nie? A ja tutaj wszystko mam odpalone, ale dobra, pomyślałem, że teraz możemy w sumie pójść na piaski, bo to mogłoby być ciekawe, jakbyśmy kogoś zabili na tym teksturpaku na piaskach, więc elegancko zjemy koksika, elegancko, pyk, pyk, wracujemy, tylko nie ma za dużo stalkerów z totemami, więc nie chcę wchodzić tak od razu w te piaski, ale dobra, i pokazuję was ten ziomka, który ma diamentowe części seta, nie? I to jest też fajne, że tylko netherite'owe części wam się podświetlają, jakie mają seta. I to jest właśnie też zarąbiste według mnie. Ale dobra, musimy tutaj uważać na pewno, ale syn Tobiasza Gaming jakiś, weźmy uważajmy tutaj, bo naprawdę tutaj są mocne hity, więc musimy uważać na pewno, bo to jest nieuniknione, ale jakbyśmy tak go wzięli od plecków agresywnie, tutaj po totemie, o
dostał teraz, kurde, tylko jakbym dostał hita więcej, to mogłybyśmy, widzę, nie być na tym świecie. Pobijemy się jeszcze chwilę i wam zaprezentuję kolejne teksturpaki, tylko wkurza mnie takie granie ziomków. Patrzcie, on dostaje po totemie i już się wkleja gromada, ale oni się nie spodziewają tego, że tutaj, bo mnie nie, ja nie mam widzę stręcza, ale ci ludzie strasznie w ogóle uciekają, jak wiecie, jak widzą, że dostaną, to oni na te piaski, nie? Bo oni się biją dużymi klanami, więc on dostał po totemie, oni je próbują też trochę tam knokać, agresywnie to zjadą do końca, ale my idziemy z tych piasków, bo widzę, że tutaj nie ma sensu i tak fajnie te totemy padają gładko, mega płynnie mi to działa. Na razie widzę ten teksturpak według mnie najlepszy, ale no wiadomo, że jest dopiero pierwszy, więc dopiero później na koniec ocenimy, jaki teksturpak był najlepszy. Dobra widzowie, a ogólnie to jest kolejny teksturpak, mam w nim bardzo dużo wspólnego. Możecie powiedzieć, dlaczego mam wyłączone na nim partyklesy, ale patrzcie, są one bardzo brzydkie i mi się nie podobają, a bez partyklesów widzowie, jakieś miałem taką formę, byłem taki spocony, naprawdę widzę, ten teksturpak mam z nim bardzo dużo wspólnego, bardzo dużo na nim grałem i nie da się już go pobrać, bo twórca tego teksturpaka Wzyl, czy tam w ogóle osoba, która go rozpromowała kiedyś, już w ogóle nie gra i to od bardzo dawna, bo to były początki MyStara. Daję wam, widzę, teraz najlepsze teksturpaki na MyStara. Mam na nim też bardzo dużo, widzę, FPS-ów, mam bardzo płynnie, no i jest mi na nim bardzo przyjemnie, mam fajne dźwięki, ma bicia takie, mega kiedyś popularne, no i są takie, nie wiem, jakbyście, nie wiem, układali klocki Lego, ale to jest właśnie mega fajne. Ja kiedyś lubiłem grać tak urozmaicono, nie? Kiedyś to w ogóle bardzo dawno, to grałem bez dźwięków, ale dobra, teraz nieważne, teraz jesteśmy teraz i się po prostu bijemy i kurde, totem dostał! Kurde, nie wiem, czemu mnie biją! Jakby mnie nie bili, to byśmy mieli, widzę, mega dobry mieczyk już, ale dobra, mamy za to jakąś Nikolka 137, więc sobie ją po prostu bijemy, no i zobaczymy, czy uda się zabić, tylko musimy sobie zjeść koksa, kurde, niestety nam ucieka. Z tą Nikolką, no i dajemy tutaj po prostu łeby, on nie wie, co się dzieje, tylko ma autototem, wydaje mi się, jak tak właśnie sobie patrzę. Ej, pomocnik widzę tam, deda! Tylko widzowie, czy ja chciałem go zabić, ale ziomek mi... Kurde, mi postawił łeb, a gdybym nie był, widzę, w łebie, to może by się to udało. Mamy tutaj jakiegoś ziomka z flashem, on ma, widzę, diaksowego seta, ale to fajnie jest to, widzę, widać użycia seta, widzowie, to jest też mega dobre ogólnie. No i co, spróbujemy, tutaj, kurde, ludzie mega uciekają mi i biją mnie teraz ludzi, bo mam po prostu fokus, mam rangę youtuber i widzę, to jest normalne na takich serwerach, że się ludzie nie podzą, ale spróbujemy go zabić, bo sobie sam zrobił kratkę, tylko niestety usuwacza pajęczyn. Dobra widzowie, ja się znowu biję, zaraz będę musiał zrepać seta, bo już mam 150 na bani. I właśnie fajnie, że widać te użycia, bo jak się bijecie z ludźmi, to patrzcie, on już jakby, kurde, tak by... To łeba się tak zakręcił tam, tu mnie jakiś, w ogóle jakiś pomocnik bije i prawie widzę, tutaj było, nie? Ale musimy uważać tutaj z tymi ludźmi, bo niektórzy są właśnie agresywni, ja sobie tak odrobię. No i dobra, ziomek chce do mnie wejść do kratki, co kurde, jego postępowanie jest dziwne, bo jak ja się z nim będę bił, to kurde, może być agresywnie, ale on ma lepszego seta, ale kurde, widzę, jak ktoś mnie tutaj nieźle bije jeszcze od tamtych ludzi, więc naprawdę trzeba uważać i ja idę się, widzowie, muszę się zrepać i zaraz, widzowie, jeszcze się chwilę pobijemy, ja spróbuję jeszcze na tym tekstem kogoś zabić. Jest tu ziomek, tylko kurde, są już kolejni, nie? Jest tu jakiś driblacuś, ja mu pokazuję sojus, więc po prostu wchodzę w tego, tylko nie będę uciekał, bo widzę, że po prostu idzie kolejny i to jest taka typowa zagrywka tych ludzi, więc trzeba uważać, ale ziomek ma halka, widzowie, więc tutaj może być naprawdę ciekawie, więc tutaj takiego zabić robaczka, to bym się nie obraził, widzę, na pewno, tylko musimy uważać, bo tutaj nas bije jakiś ziomek, więc musimy sobie ucieknąć tutaj kawałek na pewno, bo niestety zginiemy, jak będą nas tak bili cały czas. I ogólnie widzowie, kurde, musimy uważać na tych ludzi, bo to jest mega słabe, tylko kurde, ja zginę zaraz! Nie, widzę, mi się zaraz totemy skończą, ale było blisko, żeby zabić tamtą halka, ale już myślę, że na chwilę ucieknę. Chciałem jeszcze tamtą ziomkę sobie podbić. Dobra, weźmy, zrobimy tak, tak. I uciekamy sobie na chillu, na pół HP. Mieliśmy jeszcze dość sporo totemów, ale musimy pójść je dokupić. A widzowie, i to jest taki teksturpak używany przez ludzi, którzy lubią takie małe itemki i jest on bardzo ciekawy. I ma fajne dźwięki, mega takie stare totemy tych za czasów tych Tubi Tuti. Jest on też na sety i ogólnie ja bardzo lubię takie teksturpaki i możecie, widzowie, dostosować właśnie sobie pod jakiegoś view modela ciekawego, nie? Jakiegoś takiego, jakiego chcecie. Ja sobie teraz zrobię, widzę, jakiegoś nowego view modela, resetuję sobie i zrobię
zrobię, żeby te miecze były jakby bliżej mnie, nie? Żeby patrzcie. Dobra, widzowie, i wysłał mi coś takiego, trochę szeroko te totemy i miecze, ale według mnie tak fajnie to wygląda, takie małe. Nie przeszkadza to na pewno. Jak macie ten właśnie celownik i to jest mega taki standardowy, ale ciekawy. I patrzcie, te koksy są takie, takie wszystko jest jakby stare takie, w sensie nie, że mają starowskie, ale stare ogólnie Minecrafta, stara wersja, nie? I właśnie sobie przetestujemy to tekstur paka, no i zobaczymy, jak się sprawuje i myślę, że coś czuję, że teraz kogoś zabijemy, więc oglądajcie ten odcinek do końca, no i co? Ja od razu widzę, chyba lecę na piaski tutaj spróbować, najwyżej zaraz pójdziemy na inne tutaj jakieś tam netherite, kwarce itp, bo jeszcze dzisiaj na netherite i takich rzeczach nie byliśmy, ale widzę, że tutaj się dużo dzieje ciekawych rzeczy, weźmy tutaj spróbujmy, mamy Jakubka, pana kolegę, więc tutaj elegancko totem widzę leci kolejny, ale musimy na pewno uważać, nie, pokazujemy tutaj im soj, więc tutaj kocykowi pokażmy soj, bo i tak pływa, a nie chcę go dropować, więc po prostu weźmy, zróbmy tak, pokażę kocykowi soj, nie, po prostu musimy tylko uważać na to blok skoka na przykład, ale chyba kocyk i blok skok to są ziołki, nie? Ja tutaj ogólnie może z nimi zagadam na voice, nie? Ja nie chcę z nimi tutaj... Ej, panowie, ja ogólnie kręcę odcinek! Spokojnie, ja wiem, Krzysiu i... No. Ale panowie, ja widzę te łopaty! Ja widzę! Nie. Dobra, panowie! Zipcioj! Cichutko. Ej, dobra, ja odcinek kręciłem! Family friendly! Krzysimir! Ja pierdziałem, widzę, ja wam nie mogę tam pokazać, co on powiedział, ja to pewnie usunę sobie audio kawałek, to co on powiedział, bo wy nie możecie słuchać takich rzeczy, tam Zipcioj niegrzeczne rzeczy mówił, ale po prostu, no, właśnie tam ogarnąłem, żeby mnie nie bili sobie, więc po prostu pójdziemy sobie tutaj elegantko chyba na inny CH, bo ten blok skok ma tych dużo ziomków po prostu i będą nas raczej bili, nie, bo to taki duży klan, więc taka masówka, się nie chce z nimi bić. Widzę, ja postanowiłem, że pójdę sobie na H1, tylko tutaj teraz jest jakiś ogromny klan i właśnie już za mną biegną, co ja widzę i tam oni się biją, ja się po prostu wkleję, widzowie, jakby mnie tutaj nie było, nawet nikt mnie nie zauważył, więc po prostu elegancko sobie się tutaj wbijam, on dostaje po totemie, po kolejnym, kurde, nie wyrabia z gościu, oby on nie wyrobił, to po prostu sobie tutaj elegancko, no nie wiem, nie jest tych koksów, ja dostaję ogólnie, widzę mocne plecy, więc muszę też uważać, więc tutaj nie chcę, żeby dostało po plecach. On ma, widzę, dobrego seta, więc musimy, widzę, tutaj mocno to zrobić. Ja muszę go zabić i od razu stąd uciekać, więc musimy to, widzę, tutaj pyk, elegancko, widzę, go bijemy do końca. Tylko, kurde, widzowie leją nas, no i to jest jedyny problem. Właśnie, kurde, że nas tutaj biją tak agresywnie, więc musimy, widzę, to chyba stąd uciekać. No i widzicie, przyszli już te ziomki, którzy niszczą nam zabawę. I, kurde, to jest jedyny problem, widzę, w dzisiejszym odcinku, że te typy nas się fokusują. Ale jakbym nie kręcił odcinka, był na jakimś multikoncie, że na innej prędce jakby, no to na chwilę myślę, żebyśmy bardzo dużo ludzi zabiło. Na przykład w tym momencie, ale już widzicie, że na sektor przylecieli tamte ziomki, nie? Więc to jest, widzę, jedyny problem, ale było blisko do zabicia Halka, co jest też mega ważne i po prostu zmienimy znowu sektor i zobaczymy, czy uda się kogoś zabić. No i ja weszłem i wyszedłem gościu na serwer i mnie wzięło na język CH, to jest git, więc po prostu widzę, tutaj jesteśmy. Mamy jakiegoś ziomka, więc spróbujemy go po prostu sobie zabić elegancko, tylko kurde, no ja nie chcę, żeby mi tu wbiegały jakiś Steve z Widerem, no i jakieś Mateuszkę, a bo dobra, pokażę mu soj, żeby jak wleciał jakiś ziomek dobry, to wiecie, nawet tutaj widzę taki miesek Robina, zadaje takie po, no, jakieś tam serca zadaje, że wiecie, po prostu mi czasem pomógł, nie? Więc tutaj elegancko to sobie skopuje, więc no i dobra, tutaj musimy zabić to Dextera proroka, nie? Jakiś gościu podszywa się pod jakiegoś proroka, to niestety tamten ziomek nie wie, co to jest stakowanie hitów, ale myślę, że powinniśmy go zabić, tylko ja temu Mateuszowi pokazuję soj, nie? Ale zaraz na pewno widzę, ktoś się zleci tutaj na H2 na piaski, więc ja sobie tutaj po prostu tak obiegnę, żeby po prostu pomyśleli, że wiecie, ja sobie tutaj biegnę, tylko mam nadzieję, że nie przyprowadzę swoich ogromnych klan. Dobra, pokazujemy tutaj, żeby Mateuszona zostawili, bo Mateusz to jest nasz dobry ziomek, żeby tutaj pyk, dajemy mu strędzyka elegancko.
Widzę, ja nie wiem, co się tutaj stanęło i widzicie, opłaca się mieć takiego kolegę. Nawet widzę w słabym secie, ale trzeba mieć tych kolegów, widzicie. Mateusz teraz bije sobie tamtego i ja widzę, że leci Jakubsek jakiś człowieku, nie? Więc tutaj elegancko pokazuje im soj, a z takim ziomem po prostu go lejemy na dziurę, widzowie. I tutaj nie ma, widzę, nawet gadania, tylko spróbujemy go po prostu zabić. No i dostaje po totemie drugi, tylko widzę, bije nas jakiś XD Kupsonik, więc mi się tak nie chce. Ale dobra, na spokojnie, Mateusza pokażemy tutaj sojusz elegancko. Tutaj temu ziomkowi Jakubek też sojusz. Więc widzę, trzeba takich sojuszy sobie zdobywać trochę, nie? Bo to jest ważne. Ale ten Destroy, on raczej jest zły, bo tak po Niku to właśnie taki bardziej spocony ten Nick, taki majstarowski. Tam jakiś Steve'ek w ogóle wpadł. Ale dobra, teraz mi się chce skupić na dobrym mieczu, nie? Gdyby, kurde, no i wiedziałem, że ten Destroy to jest od nich. Ale tam na dole ktoś jest, tylko kto? Dobra, tam jest ten Destroy, więc sobie po prostu za nim wlecimy. No i zobaczymy, czy uda nam się go zabić. Patrzcie, ilu miał w ogóle fajerwerek, nie? To jest mega dziwne, ale dobra. Weźmy, spróbujmy go po prostu zabić. On dostaje po totemie, dostaje po kolejnym. Kurde, niestety on ma chyba jakieś cheaty. Nie wiem, widzę, on się kręci i mnie bije normalnie, więc to jest jedyny minus. Ale biją nas tutaj te ziomki, kurde, biją nas cały czas, więc musimy uważać. Tylko oni się bardziej skupiają na biciu. O kurde, jednak skopują. Chciałem powiedzieć, że na biciu niż na skopywaniu, ale tutaj stoi Young Krepin. Musimy uciekać sobie elegancko, bo tutaj powoli giniemy, więc zakładamy totemy i chyba będziemy, widzę, tutaj powoli uciekali stąd, bo już zaczęło się robić agresywnie trochę, więc po prostu stąd uciekamy. No i co? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Te ksyrupaki będą tam na Discordzie. Musicie zostawić no to lajka dla mnie, żebyście je dostali. Więc co? Ja już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Wpadajcie, widzowie, oczywiście tam do subskrybowania, tam z dzwoneczkiem. No i co? Nie!